za pomoc ojców franciszkanów z prowincji krakowskiej otrzymaliśmy dla naszej szkoły wystawę poświęconą męczennikom ojcowi Zbigniewowi Szczałkowskiemu i Michałowi Tomaszkowi. Ta wystawa będzie tutaj jako stała ekspozycja w naszej szkole. Ponadto w szkole również będziecie Państwo mogli obejrzeć takie zdjęcie w dużym powiększeniu, jak również ten baner ze Zbigniewem, ojcem Zbigniewem Szczałkowskim, który znajduje się na budynku szkoły, który został ufundowany przez dwóch naszych takich sponsorów, pana Ryszarda Grabczyńskiego i pana Wiesława Frysa. Oni w tym momencie nie są obecni, ale możliwe było wykonanie tych pamiątek właśnie dzięki ojcom franciszkanom, którzy udostępnili materiały w formie elektronicznej. Ja teraz bardzo poproszę naszych zacnych gości, panów posłów, pana starostę, też pana wójta, rodzinę tutaj jest brat ojca Zbigniewa, brat Andrzej, po poświęceniu, o otwarcie wystawy. Także pozwolę sobie podejść i tutaj troszeczkę już jakoś nam. Ponieważ wystawa jest po tamtej stronie, więc nie dam rady jej poświęcić, zanim to przejdziemy. To przecinamy szybko, żebyśmy mogli się dowiedzieć jak najprędzej, co tam pięknego jest i o życiu. Tak jest, dlatego rodzinę poproszę właśnie o otwarcie drogi, wtedy będziemy święcić. Bardzo proszę, wspólne otwarcie. Tak, no jedziemy. Ciekawe, które nożyczki. No, ja mam Przeważnie tak jest. Dobrze. Każdy ze swoim kawałkiem zostanie. To pani zostało. Teraz lejdziemy. Teraz co, święcenie? Tak, a po poświęceniu zapraszam do święcania. Ponieważ ta wystawa chce przekazać bardzo ważne teksty z życia naszych męczenników i bardzo nam zależy, żeby młodzież to przyjęła też głęboko do serca, żeby się kształtowała według tych wzorów, dlatego uważamy, że modlitwa jest potrzebna. Więc poświęcimy tę wystawę, te wizerunki, ale najpierw wszyscy razem pomodlimy się, żeby ona dała takie dobre owoce, jeżeli chodzi o formowanie tego młodego pokolenia. Dlatego zapraszam Was do modlitwy, Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Błogosław Panie Boże tą wodę, niech ona będzie źródłem Twojego błogosławieństwa, Twojej łaski dla wszystkich wierzących w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I pobłogosław Boże tę tablicę tej wystawy, aby ona była narzędziem dobrym do przekazywania świętych treści najmłodszym, tym, którzy tutaj się uczą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. My pójdziemy przodem.